Witam. Dzisiaj przyjrzymy się ośmiu zdaniom, których inteligentna osoba nigdy by nie powiedziała. Przeanalizujemy schematy myślowe stojące za tymi zdaniami i spróbujemy zrozumieć, dlaczego powinniśmy unikać takiego podejścia poprzez różne historie. Podczas oglądania tego filmu możesz zostać zainspirowany do poprawy siebie w życiu i spojrzenia na rzeczy z innej perspektywy. Zacznijmy bez marnowania czasu. Wiem wszystko. Alex, młody inżynier, właśnie dołączył do odnoszącej sukcesy firmy technologicznej. Ukończył uniwersytet z wyróżnieniem w pierwszej klasie i najlepszymi ocenami ze wszystkich przedmiotów. Kiedy rozpoczął pracę, myślał, że wszystko na niego czeka, ale w jego zespole byli doświadczeni inżynierowie. Kiedy Alex rozpoczynał projekt, myślał, że zna każdy szczegół i wie, jak proces będzie działał, mówiąc, Wiem wszystko. Pewnego dnia potrzebna była aktualizacja oprogramowania. Sara, lider zespołu, poprosiła każdego członka zespołu o podzielenie się swoimi przemyśleniami i perspektywami. Jednak Alex natychmiast zaproponował rozwiązanie, mówiąc: To prosty problem, a rozwiązanie jest oczywiste. Jego koledzy z zespołu starali się słuchać, ale sugestia Alexa nie była wystarczająco kompleksowa. W ciągu kilku dni projekt ruszył z wersją zawierającą błędy. Kiedy w oprogramowaniu pojawił się krytyczny błąd, wszyscy zwrócili się do Aleksa. Jego oczy były pełne niepokoju. Wszyscy mu ufali, ale teraz problemy były ze sobą powiązane. Sara zwołała zespół z powrotem, aby poradzić sobie z sytuacją. Alex Musisz przestać próbować rozwiązać ten problem na własną rękę. Musimy pracować nad tym problemem razem. Musisz być głodna nauki. Alex początkowo uznała tę sugestię za dziwną, ale wzięła głęboki oddech i zaczęła oceniać sytuację. Sara podkreśliła, że każdy z jej kolegów z zespołu oferuje inną perspektywę. Że nie powinni bać się popełniać błędów i siły wspólnej pracy. Ostatecznie zespół zjednoczył się i naprawił błąd. W trakcie tego procesu, Aleks wiele się nauczył od swoich kolegów z drużyny i zakwestionował swoją ograniczoną perspektywę. Zamiast mówić wiem wszystko, przyjął podejście nie wiem, ale mogę się nauczyć. Po tym incydencie, Aleks był bardziej otwarty na naukę i zdobywanie doświadczenia przez resztę swojej kariery. To nie moja wina. Sara osiągnęła ważną pozycję w swojej karierze jako odnoszący sukcesy kierownik sprzedaży. Pewnego dnia, po spotkaniu z ważnym klientem, straciła ważny kontrakt z powodu niezadowolenia klienta. Zarząd zażądał od Sary wyjaśnień. Gdy Sara przeanalizowała sytuację, poczuła się winna, ale jej pierwszą reakcją było: To nie moja wina klient niepotrzebnie narzeka. Natychmiast zaczęła się usprawiedliwiać. Ale Itan, dyrektor generalny firmy, chciał spotkać się z Sarą twarzą w twarz. Itan powiedział jej: Jeśli masz problem, spróbuj zrozumieć sytuację zamiast się bronić. Przyznawanie się do błędów czyni cię lepszym, powiedział jej Itan. Jako kierownik sprzedaży musisz słuchać klientów i rozwiązywać problemy. To część twojego przywództwa. Itan podał Sarze kilka przykładów, jak lepiej poradzić sobie z sytuacją. Nie można zaoferować rozwiązania bez zrozumienia potrzeb klienta. Jeśli weźmiesz odpowiedzialność za problem, przyczyni się to do twojego rozwoju osobistego i zawodowego. Ta rozmowa rozpaliła iskrę w umyśle Sary. Postanowiła zadzwonić do klienta. Komunikowała się z nim otwarcie, próbując zrozumieć źródło jego problemów. Uważnie słuchając otrzymywanych informacji zwrotnych, Sara zdała sobie sprawę z tego, czego chciał klient. Po pewnym czasie klient docenił wysiłki Sary i chciał ponownie z nią współpracować. Sara postrzegała tę sytuację nie tylko jako powrót do zdrowia po stracie, ale także jako okazję do nauki dla siebie. Zamiast mówić To nie moja wina, wzięła na siebie odpowiedzialność, mówiąc czego mogę się nauczyć z tej sytuacji. To był punkt zwrotny w karierze Sary. Rozwinęła swoje umiejętności przywódcze i zyskała zaufanie swojego zespołu. Muszę to zrobić. Jako menedżer walczący o dotarcie do pracy każdego ranka, Jack był daleki od kochania swojej pracy. Pewnego dnia, gdy szedł ulicą, przez głowę przemknęła mu myśl: Muszę to zrobić. Ale to poczucie obowiązku tylko zwiększyło jego stres. Jack był jednak w stanie zmienić swoją pracę i przekształcić ją w coś, co sprawiało mu przyjemność. Pewnego wieczoru spotkał Michaela, jednego ze swoich byłych nauczycieli. Po wysłuchaniu wewnętrznych zmagań Jacka, Michael powiedział mu coś ważnego. Wiesz, trudno jest odnieść sukces w pracy, którą czujesz, że musisz wykonywać. Sposobem na odniesienie sukcesu w pracy jest kochanie tego, co się robi. Jeśli postrzegasz ją jako obowiązek, zdecydowanie powinieneś ją zmienić. Jack zastanowił się nad tą sugestią. Zdał sobie sprawę, że wiele rzeczy w jego życiu wydaje się być tylko obowiązkami. Następnego dnia, kiedy poszedł do pracy, próbował pozbyć się myśli, muszę wykonać tę pracę. Zaczął postrzegać rzeczy, które robił każdego dnia jako swój własny wybór. Postanowił włożyć więcej energii i pasji w swoje własne projekty, mówiąc, to jest ścieżka, którą wybrałem. Z czasem miłość dziecka do jego pracy powróciła, a zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w jego wynikach w pracy. Zaczął lepiej komunikować się ze swoimi kolegami, zaczął podchodzić do projektów bardziej kreatywnie, a jego zespół był pod wrażeniem jego motywacji. Nie postrzegał już swojej pracy jako obowiązku, ale jako pasję i część swojego życia. Jestem wystarczająco dobry. Julia była odnoszącym sukcesy architektem z wieloma udanymi projektami na swoim koncie, ale pewnego dnia przy dużym projekcie budowlanym zignorowała sugestie młodego kolegi Toma. Tom zasugerował bardziej innowacyjny i nowoczesny projekt, ale Julia, pewna własnego doświadczenia, odrzuciła pomysł Toma, mówiąc: Jestem wystarczająco dobra, mogę wykonać ten projekt samodzielnie. Projekt rozpoczął się i projekt Juli został zaakceptowany, jednak w miarę postępu projektu klient zaczął wymagać większej innowacyjności i oryginalności w pomysłach Julii. W tym momencie Julia zaczęła zmagać się z trudnościami. Napięcia w jej zespole wzrosły, a Tom stawał się coraz bardziej wycofany, gdy zdał sobie sprawę, że jego pomysły nie są wdrażane. W rezultacie projekt nie został ukończony na czas, a klient był niezadowolony. Pewnego dnia podczas spotkania z klientem Julia usłyszała następujące słowa: Jesteś odnoszącym sukcesy architektem, ale powinieneś zwracać większą uwagę na wprowadzanie innowacji do projektu. Różne perspektywy mogą sprawić, że twoje projekty będą lepsze. Te słowa zapaliły światło w umyśle Julii. Postanowiła stworzyć okazję do lepszej komunikacji z Tomem. Zaproponowała Tomowi bardziej aktywną rolę w projekcie. Julia i Tom pracowali wspólnie nad przeprojektowaniem projektu. Pomysły Toma w połączeniu z doświadczeniem Julii znacznie poprawiły jakość projektu. Ostatecznie projekt spodobał się klientowi i został zrealizowany. Po tym procesie Julia odłożyła na bok myślenie: Jestem wystarczająco dobra. Zdała sobie sprawę, że zawsze powinna się doskonalić i być otwarta na sugestie innych. Teraz podchodzi do każdego nowego projektu z pytaniem: Jak mogę to zrobić lepiej? Co ja z tego będę miał? Itan był menedżerem finansowym skupionym na swojej karierze. Zawsze starał się osiągać jak najlepsze wyniki, ale unikał pomagania innym. Pewnego dnia firma ogłosiła, że rozpoczyna projekt społecznej odpowiedzialności biznesu. Itan odmówił udziału w projekcie, mówiąc: Co ja z tego będę miał? Jednak w miarę postępu projektu jego koledzy z zespołu i kierownicy wyższego szczebla podkreślali jego znaczenie. Na jednym ze spotkań kierownik projektu Lisa powiedziała: Ten projekt to nie tylko praca, to okazja do wniesienia wkładu w społeczeństwo, kiedy pomagamy innym, dajemy coś z siebie. Itan zastanawiał się nad tą wypowiedzią. Zaczął zastanawiać się, w jaki sposób mógłby zmienić życie ludzi. Ostatecznie, ITAN zdecydował się dołączyć do projektu. Przez cały czas trwania projektu pracował nad edukacją dzieci, a przy okazji pomagał innym, dzieląc się własnymi doświadczeniami. Widok światła w oczach dzieci dał ITANowi nieopisane poczucie szczęścia. Zamiast pytać, co ja z tego będę miał, zaczął myśleć, jak mogę wnieść wartość dodaną do tego projektu? Działania, w których uczestniczyli jako zespół, stworzyły silne więzi między ich kolegami, a udział w projekcie miał pozytywny wpływ na karierę Itana. Stał się liderem, który nie myślał już tylko o własnych korzyściach, ale także o potrzebach społeczności. Zasługuje na to. Jessica była na szczycie swojej kariery jako kierownik des-marketingu. Pewnego dnia była wściekła, gdy dowiedziała się, że nie otrzymała awansu po zakończeniu dużego projektu. Czuła, że jej praca i osiągnięcia zostały pominięte. W chwili zasługuje na to, zdała sobie sprawę, że powinna otrzymać ten awans. Jessica poprosiła o awans na podstawie własnych wyników, kiedy jednak udała się do swojego przełożonego Majka, ten powiedział jej: Jessica, ważne jest, aby na to zasłużyć, ale musisz zrobić więcej, aby awansować. Ludzie muszą zobaczyć, co robisz i poczuć twoje przywództwo. Mike podkreślił, że nie chodzi tylko o to, co Jessica osiągnęła, ale o to, jak zainspirowała innych w swoim zespole. Jessica opamiętała się po tej rozmowie. Postanowiła ściślej współpracować ze swoim zespołem, zamiast działać z poczucia zasługuje na to. Zaczęła zasięgać opinii członków swojego zespołu przed rozpoczęciem pracy nad projektami. Starając się zrozumieć ich potrzeby, włożyła więcej wysiłku w budowanie relacji w zespole. Z czasem zespół stał się bardziej zmotywowany i zaczął z większym powodzeniem realizować projekty. W miarę jak Jessica rozwijała swoje umiejętności przywódcze, czuła się lepiej sama ze sobą i zdobyła wszystkie kwalifikacje potrzebne do awansu. Ten proces nauczył Jessicę nie tylko sukcesu, ale także odpowiedzialności związanej z przywództwem. Nikt mnie nie rozumie. Lili była młodą artystką, ale czuła, że nikt wokół niej jej nie rozumie. Uważała swoje obrazy za najlepszy sposób na wyrażenie swoich myśli i uczuć, ale nikt nie doceniał jej sztuki. Wycofana często mówiła nikt mnie nie rozumie. Sposób, w jaki wyrażała siebie, zawsze był źródłem niepokoju. Pewnego dnia otworzył się nowy klub teatralny. Początkowo nie chciała do niego dołączyć, ale w końcu nie mogła oprzeć się pokusie. W klubie teatralnym odkryła różne sposoby wyrażania siebie. Gdy poznała innych członków, jej zdolność do empatii poprawiła się. W szczególności spotkanie ludzi zmagających się z podobnymi emocjami sprawiło, że poczuła, że nie jest sama. W ramach działalności klubu zaczęła występować na scenie, wcielając się w różne postacie. Każda postać wywoływała w niej inne emocje. W ten sposób zaczęła wyrażać swoje emocjonalne zawirowania poprzez sztukę. Lili zdała sobie sprawę, że inni też są nią zainteresowani. Myśl nikt mnie nie rozumie została zastąpiona myślą mogę wyrazić siebie. Jej doświadczenie w klubie teatralnym sprawiło, że stała się odważniejszą artystką. Język artystyczny, którego używała do wyrażania siebie, zwiększył pewność siebie Lili. W rezultacie sztuka Lili dotarła do szerszej publiczności, miała wiele wystaw i zyskała miejsce w świecie sztuki. Lili zdała sobie teraz sprawę z wartości komunikacji i próby zrozumienia innych. Ta praca jest niemożliwa. John pracował jako programista w zespole zajmującym się tworzeniem aplikacji mobilnych. Jego zespół zebrał się, aby opracować aplikację, która nigdy wcześniej nie została stworzona. Na początku projektu mieli nadzieję, że ta aplikacja zrewolucjonizuje branżę. Problemy zaczęły się jednak pojawiać już w ciągu pierwszych kilku tygodni. W zespole zaczęła pojawiać się dysharmonia i nieporozumienia. Kiedy John zobaczył, że proces staje się skomplikowany, natychmiast powiedział: To niemożliwe. Przestał szukać rozwiązań i zaczął się poddawać w obawie przed porażką. Wtedy zainterweniowała Anna, liderka zespołu. John, rzeczy, o których marzymy, nie zawsze są łatwe, ale jeśli będziemy pracować razem, możemy pokonać każde wyzwanie. Johnowi trudno było dostrzec wiarę kryjącą się za słowami Anny, ale Anna zebrała zespół i przypomniała wszystkim, dlaczego ten projekt był ważny. Za każdym pozornie niemożliwym projektem kryją się sposoby na odniesienie sukcesu dzięki determinacji i kreatywności, dodała. Zespół wrócił więc do rozwiązywania problemów. Pod kierownictwem Anny każdy członek zespołu otwarcie dzielił się swoimi przemyśleniami i zorganizowano burzę mózgów, w której wszyscy wzięli udział. John był zainspirowany kreatywnymi pomysłami swoich kolegów z zespołu. Spojrzenie na projekt z innej perspektywy również poszerzyło jego horyzonty. Stopniowo zauważył, że zespół podniósł się na duchu i kontynuował projekt z nową motywacją. W rezultacie zespół osiągnął wspólny sukces. Aplikacja została opracowana i ostatecznie wydana w nieoczekiwanym tempie. John wyciągnął wnioski z tego doświadczenia. Zamiast mówić to niemożliwe, nauczył się myśleć, co mogę zrobić w obliczu problemów. Był to punkt zwrotny w jego karierze. Rozwinął umiejętność myślenia w sposób zorientowany na rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom. Staraliśmy się wyjaśnić te osiem punktów poprzez historię. Stosując te osiem punktów w swoim życiu, możesz zmienić swoje myślenie i zrobić duży krok w kierunku samodoskonalenia. Inteligentni ludzie mają nie tylko wiedzę, ale także właściwy sposób myślenia. Pamiętaj, że ważna jest nie tylko wiedza, ale także umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci przemyśleć swoje życie. Usuwając te wzorce myślowe ze swojego życia w celu poprawy siebie, możesz żyć szczęśliwszym i bardziej satysfakcjonującym życiem.